Witam serdecznie wszystkich Państwa. Cieszę się, że do nas przybyła tak zaszczytna grupa osób. Chciałbym tu bardzo serdecznie powitać wśród nas pana sekretarza stanu, wiceministra sprawiedliwości, pana Patryka Jakiego. Chciałbym powitać pana posła ziemi sanockiej Piotra Uruskiego. Chciałbym przywitać również bardzo serdecznie dyrektora generalnego służby więziennej, pana generała Jacka Kitlińskiego. Witam również tutaj wszystkich zaproszonych gości. Witam tutaj pana starostę sanockiego, pana Romana Koniecznego. Witam pana dyrektora okręgowego służby więziennej w Rzeszowie, pana pułkownika Marka Grabka. Witam dyrektora Karpatii, pana Macieja Szewczyka. Witam wszystkich zaproszonych gości, witam wszystkie media. Pozwolę sobie w tym momencie, w tym miejscu oddać głos panu ministrowi Patrykowi Jakiemu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję panu burmistrzowi. Szanowni Państwo, ja przyjeżdżam z fantastyczną nowiną dla Sanocka, dla całej ziemi sanockiej. Mianowicie podjęliśmy decyzję, że inwestycja warta ponad ćwierć miliarda złotych będzie zlokalizowana właśnie tutaj. Chodzi o budowę nowoczesnej jednostki penitencjarnej z pełnym wyposażeniem i z dużym zakładem pracy. I chcę powiedzieć, że, Szanowni Państwo, że analizowaliśmy wiele miejscowości, to znaczy setki samorządów zabiegało właśnie o tą inwestycję, ale tutaj argumenty Sanocka były bardzo mocne. No i nie ukrywam też, że pewnie nie byłoby tej inwestycji, gdyby nie siedzący tutaj po mojej lewej stronie pan poseł Piotr Uruski, który z taką dużą determinacją zabiegał właśnie o to, żeby ta inwestycja została zlokalizowana w Sanocku. I ostatecznie argumenty pana posła były tutaj bardzo silne i dlatego właśnie ta inwestycja zostanie zlokalizowana tutaj. Chcę Państwu powiedzieć, że w Sanocku powstanie jednostka penitencjarna na ponad 1000 więźniów. Budowana według wszelkich takich nowoczesnych technologii, również technologii związanych z bezpieczeństwem. Sanok zyska na tej inwestycji podwójnie, bo zakład zlokalizowany w centrum miasta dzisiaj zostanie przeniesiony właśnie na obrzeża, więcej nie powiem, pan burmistrz albo pan poseł, ale miasto zyska również dodatkowy atrakcyjny teren i z punktu widzenia bezpieczeństwa i również takiej logistyki miejskiej całego terenu będzie to na pewno bardzo dobre przedsięwzięcie. No cóż, chcielibyśmy zacząć ten proces inwestycyjny od zaraz. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to myślę, że pod koniec 2020 roku będziemy w stanie już tak otworzyć ten zakład karny, obok którego powstanie również duże miejsce pracy, taka hala produkcyjna, w której będą pracowali więźniowie. To będzie za hala produkcyjna, to również będzie pewnego rodzaju taka oferta dla przedsiębiorców, dla lokalnych przedsiębiorców. W ramach programu rządowego Praca dla Więźniów będziemy budowali halę pod produkcję, pod bardzo konkretną produkcję. Przedsiębiorcy, który zdecyduje się na to, aby właśnie z pomocy służby więziennej korzystać, to znaczy, że zdecyduje się na to, żeby zatrudnić więźniów, to służba więzienna zbuduje halę pod jego produkcję. To jest program, który jest realizowany w całej Polsce, on działa, on jest skuteczny, dlatego można powiedzieć, że miasto zyskuje na trzy sposoby. Po pierwsze, duża inwestycja, jeszcze raz ponad ćwierć miliarda złotych. Po drugie, odzyskany teren w centrum miasta i po trzecie, hala produkcyjna, to znaczy dodatkowy zakład pracy. Dlatego myślę, że to jest naprawdę bardzo dobra nowina, którą możemy dzisiaj opowiedzieć mieszkańcom tej fantastycznej ziemi. No bardzo dziękuję panu ministrowi. Rzeczywiście jest to bardzo dobra wiadomość dla burmistrza, dla mieszkańców miasta Sanocka. Będziemy szerzej, troszeczkę późniejszej części mówić. Będziemy również do dyspozycji na państwa pytania. Natomiast chciałbym oddać teraz głos osobie, która tutaj była wymieniona przez pana ministra, która przyczyniła się do tego, że ta inwestycja, no już dzisiaj zapadła decyzja, będzie realizowana w Sanocku. Proszę Ciebie, Piotr, o zabranie głosu. Panie Ministrze, Szanowni Państwo, bardzo się cieszę z tego,
że na terenie miasta Sanoka powstaje taka inwestycja. Miejsca pracy to jest to, czego tutaj szczególnie potrzeba. To są dobre, mundurowe miejsca pracy. To jest całe zaplecze, które będzie potrzebne do tego, żeby ten obiekt funkcjonował i to wszystko się tutaj działo. To dla tego regionu jest wielka sprawa. Inwestycja, tak jak powiedział minister Patryk Jaki, za ćwierć miliarda złotych. Tak dużej inwestycji nie było na terenach Sanoka, ziemi sanockiej od lat. To wielka sprawa, bo trzeba mieć świadomość tego, że poza tym, że idzie ta inwestycja, że będzie cały proces inwestycyjny, że będą właśnie wspomniane miejsca pracy i dla więźniów, ale też dla wielu osób, które będą obsługiwały ten właśnie zakład, to też będzie na lata duży podatek dla gminy miasta Sanoka. A tutaj tego podatku, tego wszystkiego też nam potrzeba. My te problemy lokalne dobrze znamy. Państwo przecież wiecie, ja byłem tutaj wiceburmistrzem i naprawdę bardzo się z tego cieszę, że nasze miasto będzie miało tą możliwość, będzie miało taką szansę. Burmistrz, Rada Miasta myślą też o tym, aby niedaleko jakby też uposadowić strefę ekonomiczną, dozbroić tereny. To bardzo dobry pomysł. Mówiliśmy o tym w kampanii wyborczej, że jeszcze Tadeusz Biodro. Mówiłem ja też w mojej kampanii wyborczej, kiedy starałem się na posła, że będę wspierał tego typu inicjatywy, tego typu inwestycje. I dzisiaj znajduję to zwieńczenie, z czego się bardzo cieszę. Dziękuję. Dziękuję panie pośle. Prosiłbym o zabranie głosu pana dyrektora generalnego służby więziennej, pana generała Jacka Szymińskiego. Witam państwa bardzo serdecznie. Szanowni państwo, ja przede wszystkim również się cieszę, że właśnie w tym momencie, i dziękuję panie ministrze, rozpoczęliśmy naprawdę program modernizacji służby więziennej. Przypomnę państwu, że po roku 1989 służba więzienna jako jedyna formacja mundurowa w tym kraju, licząca prawie 30 tysięcy funkcjonariuszy pod bronią, nie miała ustawy modernizacyjnej. Inne służby miały, my nie. Także dziękuję panie ministrze za to, że mamy ustawę modernizacyjną. Jednym z punktów było polepszenie warunków pracy funkcjonariuszy, ale również skazanych odbywających karę, bo szanowni państwo, musimy o tym pamiętać, że ci osadzeni, którzy trafiają do jednostek penitencjarnych, oni kiedyś wyjdą, a naszym zadaniem jest, żeby wyszli co najmniej nie gorsi niż trafiali do tych jednostek. Jestem przekonany, że w nowej jednostce penitencjarnej, w nowoczesnej, nowocześnie chronionej, stworzymy miejsca pracy, ale też możliwość miejsc nauki zawodu dla osadzonych, którzy po wyjściu będą mogli włączyć się w normalne życie w społeczeństwie. Takie mamy założenia. Można sobie zadać pytanie, dlaczego Podkarpacie? Bo dobrze pan minister powiedział, na moje biurko spływają, jeszcze dalej spływają oferty różnych samorządów w całej Polsce. No tak się dzieje, szanowni państwo, że stajemy się dla lokalnych samorządów bardzo dobrym partnerem. Po pierwsze jest to partner państwowy z perspektywami, no bo niestety natura ludzka jest taka, że ludzie się potrafią zagubić, więc te wyroki wpływają, więc jesteśmy, tak jak powiadam, stabilnym partnerem, który będzie dawał miejsca pracy dla osób, które zechcą się związać z formacją, jaka jest służba więzienna, a ja oczywiście już zapraszam osoby chętne, żeby się zaczęły interesować służbą więzienną, bo myślę, że tak jak pan, jestem przekonany, tak jak pan minister powiedział, że w 2020 będziemy robić pierwsze nabory na osoby, które będą mogły pracować. Także cieszę się, że program rządowy, który jest zapisany, modernizacja służby więziennej, właśnie jednym z aspektów było polepszenie i budowa nowych zakładów karnych i to jest pierwsza jednostka, która jest ogłoszona w ramach tego programu. I mamy zabezpieczenie finansowe, panie ministrze, za to serdecznie dziękuję. Szanowni państwo, cóż, ja już teraz zapraszam państwa na otwarcie tej nowej jednostki penitencjarnej, która mam nadzieję, że jeszcze dziś ustalimy, żeby harmonogram prac pomimo wakacji nie spowalniał, bo tak jak pan minister zawsze nam powiada, my nie mamy czasu, my musimy działać. Także dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie generale. No, trudno się nie cieszyć z podjęcia tej decyzji przez
Ministerstwo Sprawiedliwości. Dziękuję panie ministrze za ogłoszenie tej informacji, co nie znaczy, że my wcześniej nie przygotowywaliśmy się do tego. Chciałem powiedzieć państwu, że 17 lipca zawarliśmy porozumienie pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez starostę powiatu sanowskiego, pana Romana Koniecznego, gminą miasta reprezentowaną przeze mnie, jak również Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Rzeszowie reprezentowanym przez pana pułkownika Marka Grabka. Intencją tego porozumienia był również załącznik harmonogram, który tak naprawdę pokazał, jakie czynności ze strony miasta będą realizowane, jakie ze strony służby więziennej. I jednocześnie również my już wcześniej podjęliśmy, jeżeli ktoś oglądał wczorajszą sesję, była również jeden punkt, zgoda radnych miasta na zamianę działek, bo tutaj jest to bardzo też dobra wiadomość dla mieszkańców Sanoka, że ten zakład karny będzie zlokalizowany na ulicy Stróżowskiej, daleko poza miastem, natomiast miasto w momencie, kiedy ten zakład będzie otwierany, będzie likwidowany areszt śledczy w mieście Sanoku i będzie przekazana ten cała ta działka dla potrzeb tutaj miasta, dla potrzeb mieszkańców i będziemy podejmować decyzje razem z radnymi, co tak naprawdę tam będziemy mogli utworzyć. Jednocześnie, żeby nie czekając na to, nie wiedzieliśmy, że taka decyzja będzie do końca. I jeszcze raz tu w tym miejscu dziękuję. Podjęliśmy również i podpisaliśmy umowę z Sanowskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej na realizację przyłącza kanalizacyjnego i sieci wodociągowej do ulicy Stróżowskiej. Czynią to przedsiębiorstwo, czyli to w formie projektu i buduj. Jest to projektowane w tej chwili, ma być realizowane mniej więcej do połowy przyszłego roku. Tak naprawdę to już zostanie wykonane, a jednocześnie również na miasto spadnie następny jeszcze element, który też bierzemy na siebie. To jest wypłaszczenie tego terenu z półkami, które no, byłyby przeznaczone już na budowę tejże inwestycji. Proszę państwa, pozwolę sobie panie ministrze, bo tutaj mam taką koncepcję funkcjonalno-przestrzenną zakładu karnego typu zamkniętego i w Sanoku. Na pewno w tej chwili taka decyzja jak zapadła, to służby więzienne będą to dalej uruchamiać. Już w tym momencie będzie program funkcjonalno-użytkowy, będzie możliwość podjęcia różnych innych działań, bo tak od tej decyzji zależało, czy my realizujemy, ale czy w tym momencie ten zakład powstanie, to ta decyzja w dniu dzisiejszym zapadła. Ten zakład docelowo, proszę państwa, ma wyglądać tak. Proszę zobaczcie, jest to wielka inwestycja. On będzie zlokalizowany na działce 11-hektarowej z wypłaszczeniem, z trzema półkami, tak to będzie wyglądało, a jednocześnie, no mówię, te prawie 40 arów w środku miasta, ta działka zostanie przeznaczona na miasto. Jaki to jest impuls dla miasta, nie muszę mówić. Zarówno skazanych, jak i pracowników, którzy tam będą pracować, ci, co będą pracować na tych halach produkcyjnych, bo to jest zakład karny, gdzie będą hale produkcyjne, na pewno miasto i nasi tutaj dystrybutorzy muszą zapewnić wyżywienie, muszą zapewnić pranie tego wszystkiego, muszą zapewnić jeszcze szereg innych rzeczy, czyli to jest tak duży impuls dla miasta, że trudno nie dziękować i cały czas będziemy dziękować tutaj panu ministrowi, no ale również tutaj naszemu koledze, który tutaj przez rok terminował u burmistrza z efektem skutecznym, bo w tej chwili bardzo zabiegał o te tereny i panie pośle również panu dziękuję, generałowi dziękuję i panu ministrowi Grabkowi, też panu pułkownikowi Grabkowi za to, że tutaj w tych działaniach konsultował się na pewno z generałem, natomiast te wszystkie działania z miastem były robione. Proszę państwa, tyle tytułem tego wstępu. Ja teraz bym prosił szanowne media, jeżeli coś tutaj byście jakieś pytania mieli do pana ministra, na pewno tych pytań tutaj troszeczkę jest, czy do pana posła, czy do pana dyrektora, czy do mnie, to bardzo proszę. Chyba, że pan minister coś chciałby jeszcze do tego dodać. No jesteśmy otwarci na państwa pytania. Proszę bardzo. Marek Wolenski, 24. Ja mam pytanie do pana ministra. Sprawa Stefana Pachuczaka. Znana. Prosiłbym o parę słów komentarza, czyli jak pan ocenia postawę komentarza sądowego, komisarza sądowego, co pan w tej sprawie będzie zrobił? Czyli ja w tej sprawie podjąłem szereg działań. Państwu, którzy nie znają sprawy, chcę powiedzieć, że chodzi o
ojca, który samotnie wychowuje niepełnosprawne dziecko i który przeprowadził się specjalnie nad morze, dlatego że posiada tego dziecka, ponieważ klimat nad morzem sprzyjał rehabilitacji tego dziecka. I zapłacił za mieszkanie 99% kwoty, ale w związku z tym, że spółka upadła, to musi być z tego mieszkania eksmitowany. I my od miesięcy toczymy walkę o to, aby ten pan ze swoim dzieckiem mógł zostać w tym mieszkaniu. Okazało się, że udało się zaangażować w tą sprawę wiele instytucji, to znaczy tak. Ministerstwo Sprawiedliwości było za ojcem, prokuratura włączyła się do postępowania, była za ojcem, Rada Wierzycieli nam była również za ojcem, a mimo to sąd podjął decyzję o tym, że trzeba będzie kontynuować eksmisję. Dlatego chcę powiedzieć, że tak naprawdę ta sprawa wpisuje się w spór, który trwa w tej chwili w Polsce o sądownictwo. Mianowicie, po co jest prawo? Czy prawo jest celem samym w sobie, czy prawo ma służyć człowiekowi? Czy prawo jest tylko środkiem do celu, do sprawiedliwości? I ja chcę Państwu powiedzieć, że ta decyzja sędziego jest absolutnie skandaliczna, jak wiele podobnych decyzji, które zapadają w Polsce. On nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością i ze zdrowym rozsądkiem. I oczywiście my w tej sprawie będziemy interweniować, ale czy uda nam się coś zrobić, trudno mi powiedzieć. Jest mi wstyd za takie państwo, w którym działają tak organy wymiaru sprawiedliwości i sędzia, który nie potrafi zauważyć tego, że człowiek został w sposób ordynarny oszukany. I właśnie sądy są po to, żeby w takich sytuacjach stawać po stronie obywatela i po stronie chorego dziecka, a nie po stronie w sumie nie wiadomo kogo. Jakichś dziwacznych biznesmenów, którzy wyprowadzili pieniądze i nie ma mieszkania i nie ma pieniędzy. Dlatego sprawa jest absolutnie skandaliczna, natomiast tutaj o to trzeba pytać pana sędziego, dlaczego podjął takie decyzje. Proszę Państwa, pewnie pan minister i panowie na każde pytanie będą odpowiadać, ale ja bym chciał, żeby w tej pierwszej części może troszeczkę, jeżeli będą pytania dotyczące tejże inwestycji, która będzie realizowana w Sanoku, jeżeli są takie pytania dotyczące tego obszaru, to bardzo proszę. To może ja wejdę w Polską Agencję Prasową. Panie ministrze, mam pytanie, bo mówił pan, że to będzie pierwszy zakład, który powstanie w ramach modernizacji Służby Więziennej. Ile takich zakładów powstanie i kiedy można spodziewać się kolejnych decyzji o tym, że gdzieś w Polsce powstanie kolejna jednostka? Czy tak, trwa w tej chwili analiza takich możliwości. My nie ukrywamy, że szukamy również oszczędności w służbie, modernizujemy się sami. Też szukamy oszczędności i do końca roku będziemy podejmować decyzję o budowie kolejnych jednostek penitencjarnych. No chcę Państwu powiedzieć, że to nie jest codzienna inwestycja, bo w przeciągu ostatniej dekady Służba Więzienna wybudowała bodajże jeden zakład karny. A teraz jakby mamy w planie, że uda nam się wybudować w ciągu następnych lat 3 zakłady karne. Myślę, że będę zadowolony. Dlatego my naprawdę poważnie do naszego zadania i do końca roku chciałbym Państwu ogłosić kolejne lokalizacje, jeżeli to będzie możliwe. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Nawiązując do dzisiejszego wydarzenia, kiedy ewentualnie mógłby być ogłoszony przetarg na dołowienie wykonawcy? Myślę, że to wszystko zgodnie z tokiem, tradycyjnym tokiem postępowania inwestycyjnego, to znaczy teraz mamy projekt koncepcyjny, następnie będzie przetarg na projekt techniczny, po wyłonieniu projektu technicznego będzie przetarg na wykonawcę tego projektu, dlatego no myślę, że realnie to jest tak, żeby łopatę można było wbić, to myślę, że koniec 2018 roku. Panie ministrze, mimo że jest to pierwszy, ma być to pierwszy tego typu zakład penitencjarny, to hale produkcyjne funkcjonujące przy więzieniach już zostały oddane do użytku. Kilka takich hal już mamy, następne mają powstawać. Jakie są doświadczenia wyniesione z funkcjonowania tych obiektów? Doświadczenia nasze są bardzo pozytywne, ponieważ chcę Państwu powiedzieć, że od kiedy wprowadziliśmy rządowy program Praca dla Więźniów, to odsetek więźniów pracujących wzrósł o 100% w stosunku do stanu poprzedniego. To znaczy to, co do tej pory w Polsce się nie udawało, to znaczy mówiono, że więźniowie nie mają jak pracować, że nie da się tego zrobić. Okazuje się, że jak się chce, to się da. My byliśmy służbą więzienną, czy państwem, w którym więźniów pracowało najmniej w Europie, zaledwie około 30%. I ten współczynnik dzięki budowie tych hal udało się w przeciągu tych 2 lat w sposób drastyczny zmienić. Dzisiaj pracuje około 36 tysięcy więźniów i w ten sposób zatrzymaliśmy ten
wskaźnik, który płacą wszyscy obywatele na utrzymanie więźnia, bo to było około 3150 zł miesięcznie. Każdy z nas płaci na utrzymanie więźnia, między innymi dlatego płacił na utrzymanie więźnia, między innymi dlatego, że więźniowie nie pracowali, a od kiedy zaczęli pracować, ten wzrost się zatrzymał i mam nadzieję, że wkrótce będzie spadał. Dlatego no, z punktu widzenia państwa jest to bardzo dobra inwestycja, ale też pamiętajmy, że praca więźniów to jest też skuteczna rehabilitacja. My mamy słabe wskaźniki, jeżeli chodzi o powrotność do przestępstw i dla nas ten powszechny program zatrudnienia więźniów jest dużą szansą na to, że więcej osadzonych, którzy będą opuszczać zakłady karne, nie będzie do nich wracało, ponieważ zobaczy, że można pracować, można zarabiać, można wrócić do normalnego życia. I my podczas okresu odbywania kary chcemy pokazać, że można wybrać też tą drogę takiego życia zgodnego z prawem, można normalnie zarabiać, normalnie pracować. To się nam do tej pory udaje i Sanok będzie jednym z takich miejsc, ponieważ jeżeli tu będzie jednostka, która będzie liczyła ponad 1000 osadzonych, bo to większość z nich zakładamy, że będzie zdolna do pracy i będzie pracowała w hali obok, prawda? Dlatego to jednocześnie oprócz jednostki penitencjarnej będzie duży zakład pracy. Ja to chciałem tylko jeszcze dodać to, co pan minister mówił odnośnie tych terminów. Ja tutaj podjęliśmy tą decyzję, jest już zawarta umowa pomiędzy miastem a Sanockim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej z ulicy Stróżowskiej w Sanoku od ulicy Karczyńskiego wraz z hydrofornią lokalną oraz przepompowaniem ścieków oraz zasilaniem energetycznym. I ta inwestycja ma być skończona, czyli doprowadzenie tego ma być do końca czerwca 2018 roku, a w tej chwili mając tą decyzję, że budujemy, na pewno bardzo kompetentne i bardzo tutaj operatywne służby więzienne podejmą decyzję odnośnie tych swoich właśnie programu funkcjonalnego, projektu, ewentualnie przetargu. Tutaj bardzo dobra współpraca jest pomiędzy nami i ta współpraca dalej będzie, jeżeli zapadną decyzje już, a wiemy mniej więcej, które części tej działki mają wypłaszczone, jakie półki mają być robione, to wszystko będziemy współpracować. Będziemy nawozić również i tam ziemię określoną, bo musimy troszeczkę tej ziemi nawieźć. No ale mamy tą inwestycję, która da nam ziemię, to między innymi obwodnica Sanocka, która w sierpniu na pewno ruszy. Jesteśmy też po rozmowach i chętnie tą ziemię będziemy mogli tam dostarczyć. Także te działania od dnia dzisiejszego, od decyzji, która tutaj pan minister Patryk Jaki podjął, ta decyzja tak naprawdę dzisiaj de facto mocno ona rusza i ta inwestycja rzeczywiście w tej chwili nabiera mocy i rozpędu. 1000 osadzonych, ta liczba przemawia do wyobraźni, ale jeszcze bardziej przemówiłaby liczba zatrudnionych. Ile to może pracować osób przy obsłudze tego zakładu penitencjarnego? Czy to chcę państwu powiedzieć, że to zależy. Znaczy to zależy od tego, czy znajdziemy przedsiębiorcę, pewnie znajdziemy, ale jakiego przedsiębiorcę. Jeżeli uda się znaleźć przedsiębiorcę, który w takich innych częściach kraju będzie chciał korzystać z dobroci programu Praca dla Więźniów, który jeszcze raz przypomnę polega na tym, że jeżeli przychodzi jakiś przedsiębiorca i zagwarantuje nam, że przez lata zatrudni więźniów, to my w zamian za to budujemy halę pod jego produkcję i zwracamy prawie 40% kosztów zatrudnienia takiego więźnia miesięcznie. Tak? Czyli dla przedsiębiorców to generalnie jest dobra oferta. Jeżeli znajdziemy tutaj na państwa w obszarze geograficznym jakiegoś przedsiębiorcę, który będzie chciał mocno rozwinąć swoją działalność, to i niewykluczone, że 500 czy 600 czy 600 więźniów będzie tutaj pracowało. Tak jak w Rzeszowie na przykład, gdzie budujemy halę pod docelowo 600 pracujących więźniów, prawda? Natomiast jakby tak ostrożnie na razie deklarujemy kwotę 300, zobaczymy jak będzie dalej, ale w każdym razie to na pewno jest duża liczba pracujących osób, która będzie odprowadzała również podatki do budżetu tutaj, do budżetów lokalnych, dlatego z punktu widzenia samorządu jest to na pewno taka dobra decyzja. Tym bardziej, że tutaj oprócz tych, co będą pracować na halach produkcyjnych, to będą również pracować te osoby, które będą w obsłudze tego więzienia. I to jest też około, panie ministrze, może się mylę, około 300 funkcjonariuszy, prawda? Czyli te osoby, no wiadomo, że one nie będą dojeżdżać codziennie tutaj do Sanoka, że też muszą
znaleźć gdzieś miejsce zamieszkania, że tutaj będziemy pokazywać tereny, gdzie może byłoby to budownictwo dla tych osób też by tutaj zaistnieć i z tego punktu się bardzo cieszymy. A ja uważam, że na tym terenie, przecież to nie chodzi tylko o Sanok, ale chodzi o duży, o rozległy teren, chociażby byłego województwa krośnieńskiego, a nawet i podkarpackiego, czy nawet z zewnątrz, jest szansa, że będą tacy przedsiębiorcy, którzy mają problemy z zatrudnieniem ludzi, problemy z ilością tych pracowników i w tym momencie te służby mogą być wykorzystywane do tego celu. Tak jak pan minister powiedział, same pozytywy z takiego rozwiązania też absolutnie są. Oczywiście tego nie powiedziałem, ale tego, że nie powiedziałem, to mój błąd, to oczywiście 300 miejsc pracy. Tak? Dobrych miejsc pracy, oprócz tych hali produkcyjnych, to jeszcze oczywiście funkcjonariuszy służby więziennej. To jest bardzo dobra i ambitna praca. To jest praca dla państwa. Służba więzienna jest trzecią największą służbą mundurową w Polsce. W pełni uzbrojoną, mobilizowaną, w pełni mobilizowaną na czas wojny. Dlatego odpukać tutaj, mam nadzieję, nigdy nie będzie już, ale jednak, czyli jakby szkoloną i dostosowywaną do warunków obronności naszego państwa. Dlatego to jest naprawdę bardzo ambitna służba dla kraju. Czy są jeszcze jakieś pytania? Panie ministrze, chciałem dopytać, ile miejsc w zakładach karnych brakuje teraz dla ludzi, którzy powinni tam przebywać? Znaczy w tej chwili mamy, znaczy tak, my mamy w tej chwili w około 85 tysięcy miejsc w jednostkach penitencjarnych, z czego zajętych jest około 76 tysięcy, dlatego tak naprawdę to mamy około 9 tysięcy wolnych miejsc, prawda? Natomiast to nie zmienia, znaczy, a dlaczego budujemy? No budujemy dlatego, że my mamy służbę więzienną, która no, przez lata nie była modernizowana, jak wspominał pan generał, i mamy wiele jednostek penitencjarnych, które tak naprawdę powinny być muzeami. Znaczy z XVIII, z XIX wieku, które nie spełniają żadnych warunków bezpieczeństwa. No bo państwo wyobrażacie sobie, na przykład, nie wiem, mamy wieże strażnicze, nie wiem, czy tutaj są akurat w Sanoku, ale chyba nie ma już, tak? Czy są? W każdym razie, ale wyobrażacie sobie państwo, żeby na przykład, nie wiem, przy ucieczce więźnia w centrum miasta strzelać na przykład, tak? No to jest, znaczy te zakłady penitencjarne w Polsce w większości wypadków są niedostosowane do dzisiejszych czasów, dlatego my próbujemy te starsze zakłady zamykać i na ich miejsce próbujemy tworzyć nowe, nowoczesne zakłady, których polskie państwo nie będzie się wstydziło. Stąd takie decyzje. Panie ministrze, chciałem powiedzieć, że ten zakład karny w środku miasta, to on się w takiej fajnej ulicy znajduje. Zaułek Dobrego Wojaka Szwajta. Także to pokazuje historię w ogóle, w którym miejscu ten zakład jest. I tak jak tu pan minister powiedział, część tych zakładów penitencjarnych będzie likwidowana, natomiast te nowoczesne będą powstawać. Jak państwo widzicie, i ta koncepcja, która tutaj jest, ona naprawdę pokazuje, że to jest no, bardzo cenna inwestycja dla miasta Sanoka. Jak pan ocenia protesty, czy robią panu wrażenie? Znaczy one oczywiście robią wrażenie, to ja tego nie można powiedzieć, że nie robią. Natomiast chcę państwu powiedzieć, że też żebyśmy nie przesadzali, bo te protesty są mniejsze niż protesty, na przykład znacznie mniejsze niż protesty w sprawie na przykład koncesji dla telewizji Trwam, czy dużo mniejsze niż w sprawie obrony Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego ja oczywiście my nie lekceważymy żadnych głosów społecznych, natomiast pamiętajcie państwo, że w tej chwili w Polsce odbywa się walka o sprawy fundamentalne. Mianowicie o to, czyje będzie sądownictwo. Grupa protestujących napisała na Sądzie Najwyższym, to jest nasz sąd. I my się nie zgadzamy z takim podejściem. Znaczy my uważamy, że to nie jest sąd wąskiej grupy trzeciej elit III Rzeczpospolitej, czy też ludzi, którzy się otożsamiają z III Rzeczpospolitej, tylko Sąd Najwyższy jest sądem dla wszystkich Polaków. I my wiemy, po co opozycji jest Sąd Najwyższy. No, opozycji Sąd Najwyższy jest po to, żeby na przykład skręcać takie sprawy, jak skręcono sprawę posłanki Platformy Obywatelskiej za korupcję, którą wszyscy widzieliśmy. Po to jest ten sąd. Ale my uważamy, że sądy powinny dbać przede wszystkim o sprawiedliwość, a nie po to, żeby w jakichś układach pomagać posłom Platformy Obywatelskiej bądź innym działaczom. Dlatego pamiętajmy, dzisiaj w Polsce są dwie grupy ludzi. Jedna grupa ludzi, która uważa, że powinno być tak, jak było w wymiarze sprawiedliwości i sądownictwie, i to jest ta grupa protestujących. Jest druga grupa ludzi, z którą się utożsamiam, to znaczy taka, która mówi, że radykalnie trzeba zmienić wymiar sprawiedliwości, bo to często w Polsce był wymiar niesprawiedliwości. I niestety nie boleśnie. Wiecie państwo, do tej pory było tak, że dużo osób mówiło, że trzeba zmienić wymiar sprawiedliwości, że trzeba to robić radykalnie, że
że nikt nie miał odwagi tego zrobić. No i wreszcie znalazł się rząd, który ma odwagę to zrobić. Tylko problem polega na tym, że dużo osób, które do tej pory mówiło, że trzeba to zrobić, to w takich kluczowych momentach wymienia po prostu. I my musimy się zdecydować, to znaczy, mówię w ogóle teraz już o szerokim obozie zmian. Czy chcemy być partią, która ma być partią PR-u i tam, gdzie są jakieś protesty społeczne, to odstępować, bo państwo nie ma dla nas żadnego znaczenia, czy jednak chcemy realizować twardo nasz program wyborczy i nawet iść pod prąd. Ale często jest to potrzebne po prostu dla obywateli. Jeżeli chcemy realnych zmian w sądownictwie, przepraszam, nie da się tego zrobić bez zmian w kluczowych instytucjach, takich jak Sąd Najwyższy, takich jak Trybunał Konstytucyjny i takich jak najważniejsze sądy w Polsce. I my to realnie wprowadzamy. Ale możemy też wybrać drugą opcję, to znaczy być partią PR-u i nie wchodzić w takie kontrowersyjne kwestie, a Polacy, którzy po 6 lat czy po 7 lat czekają na wyroki albo ciągle otrzymują jakieś idiotyczne wyroki, takie jak w przypadku właśnie tej Świnoujskiej, w sprawie Świnoujścia, o której pan pyta, to my będziemy udawać, że nic się nie stało. No to jest kwestia też do wyboru dla Polaków. Jak chcą? Czy chcą, żebyśmy dalej, żeby było jak było? To znaczy mamy ten wymiar niesprawiedliwości, czy chcemy to zmieniać? Ale niestety, jak się przeprowadza operację, no to nie da się tego zrobić bezboleśnie, ale jestem przekonany, że trzeba to zrobić, trzeba wyciąć tego raka, którym jest fatalny wymiar sprawiedliwości w Polsce. Czyli ile jest takich spraw związanych, takich jak Pachulczaka, a także co jest ze sprawą odebrania dziecka kobiecie, która była zbyt otyła? No jest dużo takich wyroków, no po prostu idiotycznych, no co ja Państwu będę mówił, no przecież Państwo wiecie sami, wielokrotnie informujecie o tym, no przecież są programy w każdej z telewizji, nawet w TVN-ie, moim ulubionym, są programy społeczne pokazujące wymiar, polski wymiar niesprawiedliwości. W Polsacie macie Państwo w państwie, które przez co tydzień pokazuje, jak wygląda polski wymiar sprawiedliwości. No i musimy się zdecydować, albo chcemy zmian, albo chcemy, żeby było jak było. Ja wielokrotnie pokazywałem Państwu wyroki jednego sędziego, który uznał, że jak ktoś jest starszy, to należy mu się mniejsze odszkodowanie niż jak ktoś jest młodszy. No i tego typu idiotyzmów w Polsce jest więcej. Sędziowie są taką samą władzą jak politycy. Sędziowie są władzą taką samą jak władza ustawodawcza i jak władza wykonawcza i mają prawo być oceniani, bo też podejmują decyzje w imieniu państwa. Sędziowie nie są sami dla siebie. Sędzia to jest usługa dla obywatela, oni mają służyć państwu. I to są jakby elementy kluczowe. To nie jest tak, że tak jak mówią te elity III Rzeczpospolitej, że konstytucja jest suwerenem. Nie, suwerenem jest naród, a nie konstytucja, tak jak myśli sobie pani profesor Gęzor. I to jest sprawa kluczowa. Panie ministrze, kto według pana protestuje? Czy to są komuniści, esbecy i zdrajcy? Tak jak twierdzi minister Zieliński, podpisałby się pan pod taką strukturę. Nie, protestują różni ludzie, ja mam tego świadomość, ale protestują ci ludzie dlatego, że są, mają oczywiście do tego prawo, ale też dlatego, że są manipulowani między innymi przez TVN. Ponieważ jak się ogląda TVN, to można mieć wrażenie, że w Polsce, to znaczy tam w Aleppo, to jest wszystko w porządku. To w Polsce to jest prawdziwy skandal. A co my takiego robimy? My wprowadzamy przepisy, które są podobne do przepisów Niemczech i innych państwach demokratycznych. Tak? No to przepraszam bardzo, dlaczego tam jest wszystko w porządku, a w Polsce jak się wprowadza takie same przepisy, to jest źle. Do tej pory było tak, że mamy trzy władze w Polsce. Władzę ustawodawczą, władzę wykonawczą i władzę sądowniczą. Władzę ustawodawczą i wykonawczą można wybierać, zmieniać i oceniać, a władza sądownicza sama siebie wybierała, sama siebie oceniała i w ogóle to najlepiej nie komentować jej wyroku. I tak nie może być, to nie jest trójpodział władzy. Trójpodział władzy polega na tym, że wszystkie władze się wzajemnie kontrolują, a obywatele czują, że mają jakiś wpływ na sądownictwo. Niestety do tej pory tak nie było, stąd nasze zmiany. Ja przykro mi, że te zmiany, może teraz wszyscy uważają, że robimy je zbyt szybko, zbyt mocno i zbyt ostro, ale my musimy nadrabiać 27 lat zaległości. Bo nikt przez 27 lat w Polsce, a jak są myśliwi, którzy mogą powiedzieć, że dłużej, nie miał odwagi, żeby po prostu za ten obszar się wziąć, bo sędziowie byli silni. Ale my to robimy nie dla siebie, tylko dla państwa. Proszę Państwa, my powoli pytamy. Ostatnie pytanie, jeśli Pan Minister pozwoli. Proszę. Te protesty są między innymi spowodowane tym, że szybko te ustawy, szybko uchwalacie ustawę. Nie umówiliście, nie chcieliście omawiać poprawek z opozycją. Czy może warto byłoby trochę zwolnić i... Znaczy, to oczywiście, że jakby, Szanowni Państwo, no, możemy jakby uważać, że przeprowadzamy to szybko, natomiast prawda jest niestety inna. To znaczy, dyskusja o wymiarze sprawiedliwości w Polsce trwa od 27 lat. A to, że my chcemy zmieniać sądownictwo i chcemy zmieniać również najważniejsze instytucje, to już wiemy od 2 lat.
I w Sejmie zazwyczaj, jeżeli temperatura się podnosi, to podnosi się ze względu na to, że dyskutujemy o sądownictwie. I tak naprawdę ta dyskusja toczy się od 2 lat i wszyscy już znają, każdy zna argumenty. Jedna strona stoi przy swoich argumentach, druga strona stoi przy swoich argumentach. Tymi argumentami wielokrotnie się wymienialiśmy. Dlatego naprawdę jakby przychodzi czas też podejmowania decyzji. No, ile można dyskutować? Można wiecznie dyskutować i można poczekać jeszcze kolejnych 27 lat. Ale przychodzi moment, w którym trzeba wziąć odpowiedzialność i trzeba podjąć decyzję. Szanowni Państwo, żebyśmy też nie całkiem w tą stronę nie poszli, bo najważniejsze to, co jest dzisiaj tutaj dla nas w Sanoku, w mieście Sanoku, w powiecie sanockim, jest to, że jest to kolejna duża inwestycja, która płynie do Sanoka z Warszawy. Nie tak dawno mieliśmy bicie łopaty pod Centrum Rehabilitacji Sportu, dobrze dofinansowane z Ministerstwa Sportu, 40,5% w gronie najlepiej dofinansowanych inwestycji w kraju. Dzisiaj inwestycja za 250 mln zł, a tak jak mówił burmistrz, za miesiąc wbijamy łopatę pod obwodnicę Sanoka. Trwa także remont, dostosowanie jednostki obrony terytorialnej w Sanoku, to jest również państwowa inwestycja, więc tych inwestycji jest bardzo dużo. Pamiętajmy, Sanok przez lata był omijany, jak chodzi o inwestycje centralne, o inwestycje zewnętrzne. Teraz się to zmieniło i powiem Państwu, że na pewno jeszcze się spotkamy nieraz tutaj na konferencjach prasowych. Pracujemy nad kolejnymi dużymi projektami przy bardzo dobrej współpracy z burmistrzem Tadeuszem Piuro, burmistrzem Edwardem Olejko, ze starostą sanockim Romanem Koniecznym. Bardzo się z tej współpracy cieszę. Dobrze nam idzie i obyśmy kolejne inwestycje dla miasta Sanoka, powiatu sanockiego realizowali. Bardzo dziękuję. Tu pan poseł wymieniał różne inwestycje. Zazwyczaj mówią, że ja wymieniam to Centrum Rehabilitacji i Sportu zawsze. No teraz to pan poseł wymienił. Ja bym chciał jeszcze dodać, dworzec multimodalny i zakup niskoemisyjnych autobusów to jest inwestycja 27 milionów. Też rozpoczynamy na pewno tę inwestycję w miesiącu sierpniu. Zresztą w miesiącu sierpniu dużo się będzie rzeczywiście działo. I bardzo się z tego miejsca jeszcze raz, żeby uruchomić tę inwestycję, wszystkie te rzeczy, które są potrzebne do uruchomienia, musiała być taka decyzja, która w tej chwili, w dniu dzisiejszym zapadła. Dziękuję panu ministrowi za to, dziękuję panu posłowi, który nie ma tutaj absolutnie, jest to jego rzecz tutaj, jego zainwestowanie nie do przecenienia, pomagał nam w tym momencie i trzymam pana posła za słowo, że tu jeszcze będzie takich różnych inwestycji, które będzie przychodziło do Sanoka. Ja dziękuję tym wszystkim, którzy się przyczynili do tej inwestycji, bo tak naprawdę jest tutaj te służby więzienne okręgowe, pan starosta i szereg innych osób, które do tego się przyczyniły. My tak naprawdę to przygotowywaliśmy, czekaliśmy na decyzję, bo jeżeli by tej decyzji nie było, to my byśmy przygotowywali te tereny, tych 11 hektarów do jakiejś innej inwestycji. Natomiast jest ta inwestycja i bardzo się z tego miejsca cieszymy, że wyprowadzimy ten zakład karny w środku miasta, że tam będzie można też zainwestować coś w przyszłości ciekawego dla tego miasta. To jest działka 40-arowa i też warto nią zainwestować. Także jeszcze raz panie ministrze dziękuję, dziękuję panie pośle, dziękuję służbom więziennictwa, dziękuję tym wszystkim, którzy do tej inwestycji się przyczynili.